Cześć, jestem Monika i byłam w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku. I powiem Wam, jak zaczęłam historię właśnie ze Światowymi Dniami Młodzieży, bo w sumie ona się zaczęła dużo wcześniej, bo 2 lata przed tymi wydarzeniami. W sumie do końca nie pamiętam, jak to się stało, że zaczęłam się angażować w to wszystko, jak usłyszałam o tym, ponieważ to, co pamiętam, to właśnie, że znalazłam na Facebooku wydarzenie o tym, że ma być szkolenie dla takich jakby przyszłych wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. I właśnie dużo moich znajomych już z liceum, bo byłam wtedy w liceum, w swoich grupach w parafii mówiło o tym, mówiło o Światowych Dniach Młodzieży i w jakiś tam sposób zaczynali się właśnie przygotowywać. No i ja też tak chciałam. Chciałam trochę, że tak powiem, poczuć te Światowe Dni Młodzieży, tak jak oni to robią. I właśnie poszłam na to szkolenie, ono było 3-dniowe. I tam właśnie, że tak powiem, wszystko się zaczęło, bo poznałam wszystkich tych ludzi, którzy też chcieli przeżyć właśnie Światowe Dni Młodzieży. I w jakiś sposób już kiedyś byli, powiedzmy, w Madrycie czy w Rio na Światowych Dniach Młodzieży. I opowiadali o tym. I była właśnie tam taka jedna dziewczyna, opowiadała o tym, jak ona była wolontariuszką. Nie pamiętam, na których Światowych Dni Młodzieży, ale jej historia bardzo mnie, że tak powiem, urzekła, bo opowiadała o tym, że ona chciała coś szczególnego robić na tych Światowych Dniach Młodzieży. Chciała być jak bardzo blisko tych wszystkich wydarzeń, blisko papieża. I ona wtedy właśnie opowiedziała, że ona się dostała jako taką, być taką wolontariuszką międzynarodową. Tam niektórzy są tłumaczami, niektórzy organizatorami jakimiś poszczególnych wydarzeń i ja pomyślałam sobie, że też tak kiedyś bym chciała jak ona. Wiadomo, nie do końca każdy wszystko, że tak powiem, potrafi, nie każdy się we wszystkim sprawdzi, ale w jakiś sposób chce uczestniczyć w tym. No i wtedy właśnie tam w Skorzeszycach to było i poznałam właśnie dużo ludzi, którzy już byli jakąś grupą i emanowała od nich taka pozytywna energia. Byli takimi jakby przyjaciółmi od teraz, że poznali się i już, że tak powiem, zachowywali się, jakby się znali dużo dłużej. I ja też chciałam przynaleźć do takiej grupy. Chciałam, że tak powiem, nawiązać taką relację z nimi. I później przez te kolejne 2 lata było bardzo dużo takich, mieliśmy szkoleń, wydarzeń, uwielbień w centrum miasta, które też są znane nam. I my tam wszyscy się, że tak powiem, spotykaliśmy i przez tą modlitwę w sumie się integrowaliśmy też. I nawiązaliśmy ze sobą właśnie takie większe relacje. I w sumie mogę powiedzieć, że same Światowe Dni Młodzieży były bardziej dla mnie takim przypieczętowaniem tych wszystkich znajomości, tego, co się działo podczas tych 2 lat. I właśnie też mogę powiedzieć, że jak mieliśmy dni diecezjalne, to u nas w parafii tak jakby powstała centrum przygotowań i tam zebrała się grupa od nas z parafii, już taka bardziej mi znana, znanych osób i wspólnie tworzyliśmy takie materiały i dla naszych pielgrzymów, którzy mieli do nas przyjechać. I tam znowu doświadczyłam w sumie takiej relacji, pomocy, bliskości drugiego człowieka, że wiedziałam, że na tą osobę zawsze mogę liczyć. I w sumie w tamtym czasie poznałam właśnie pewną osobę, która stała się takim moim przyjacielem w sumie na całe życie i uważam, że takie znajomości podczas takich wydarzeń, przeżyć, gdy się samemu wspólnie do czegoś dąży, są najbardziej trwałe. Bo ja wiem, że na przykład na te osoby, które poznałam podczas tych całych przygotowań, to wiem, że mogę na nie liczyć. Wiem, że chociaż nie znamy się aż tak dobrze, to zawsze jakbym zadzwoniła albo prosiła o jakąś pomoc, to wiem, że będą starały się w jakikolwiek sposób, mimo że nie będą zawsze potrafiły. Ktoś zadał mi pytanie, że czy
jakieś trudności spotkałam podczas tego czasu, tych Światowych Dni Młodzieży. W sumie no, nie potrafię tego odpowiedzieć na to pytanie, gdyż wtedy to był taki czas, że taka emanowała od nas radość, że my będziemy po prostu przeżywać te dni w Krakowie razem z papieżem, się modlić, że nie patrzyliśmy na to, czy coś nas złego spotyka, czy coś nam przeszkadza na drodze, bo zawsze się znajdowało rozwiązanie na to. I właśnie fajnym przykładem w sumie jest moja mama, gdyż my przyjmowaliśmy w domu też osobiście dwóch pielgrzymów, dwie dziewczyny z Kanady, koreańskiego pochodzenia. I moja mama nie umie języka angielskiego, no, nie umie po prostu żadnego zdania powiedzieć po angielsku, a one mówiły tylko w tym języku. I często było tak, że właśnie moi rodzice sami zostawali z nimi, gdyż ja gdzieś tam musiałam w parafii pomóc. Moja mama mimo tej bariery językowej, której po prostu nie miała, to potrafiła się z nimi porozumieć. Mimo że właśnie nie umiała mówić w ich języku, to można powiedzieć, że mimo że każdy mówi innym językiem, to my i tak jako chrześcijanie potrafimy się porozumieć. Jakimiś, że tak powiem, innymi sposobami, ale rozumiemy się. Ktoś właśnie widział kiedyś wtedy moją mamę, że gdzieś z nimi szła i normalnie tak jakby z nimi rozmawiała i myślał, że moja mama normalnie mówi po angielsku. A ona po prostu swoimi słowami im coś tłumaczyła i one to wszystko rozumiały. Czas, który później przyszedł, czyli jak pojechaliśmy do Krakowa, tam znowu poznałam kolejnych nowe osoby, bo jednak to troszeczkę się wymieszaliśmy parafiami jakoś, że inaczej jechaliśmy. Do końca w sumie nie pamiętam, co się aż tam wszystko działo, ale było tyle ludzi i wszyscy byli tak pozytywnie nastawieni do wszystkiego, że nawet jak czekaliśmy 2 godziny na pociąg, żeby wrócić do domu, żeby przenocować w naszych rodzinach, to nie patrzyliśmy na to, że to są 2 godziny, bo nie, w ogóle tego nie czuliśmy. Siedzieliśmy na stacji i po prostu wspólnie ze sobą albo śpiewaliśmy, bawiliśmy się, rozmawialiśmy i ten czas tak minął. Uważam, że angażowanie się w życie Kościoła według niektórych to jest tylko modlenie, a ja uważam, że to jest po prostu relacja, znajomości, przyjaźń, po prostu wspólnota. Podejmując tę decyzję przygotowywania się do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, kierowałam się tym, że chciałabym znowu to poczuć. Chciałabym znowu wejść w taką wspólnotę. W taki właśnie czas to był też trochę modlitwy. I w sumie aktualnie w naszych czasach brakuje mi na przykład mi tego osobiście, bo nie mamy możliwości się aż tak spotkać. I no po prostu chciałabym znowu to poczuć, chciałabym odnowić w sobie wiarę i pogłębić ją. Myślę, że aż tak bardzo nie trzeba zachęcać, wystarczyłoby zobaczyć filmy ze Światowych Dni Młodzieży i zobaczyć, jak to wszystko, że tak powiem, tam wyglądało. Nie mamy przed sobą żadnych, że tak powiem, barier. Jesteśmy na siebie otwarci i chcemy poznawać inną kulturę, chcemy poznawać to, jak inni się modlą i inni to przeżywają. My jako ludzie mamy na co dzień bardzo dużo osobistych problemów, ale właśnie podczas tych wszystkich modlitw, wydarzeń, jakie tam mieliśmy, to się o tym zapominało. Te problemy po prostu odpływały. Nie było czuć jakiegoś większego takiego zakłopotania wśród ludzi, tylko wszyscy byli chętni, żeby komuś pomóc, obserwowali innych, martwili się o innych.
procura de ti. Parte à descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir. Quis receber tão grande mistério de um Deus que é para sempre a por ti. Sempre por ti, por mim. Não posso calar, não posso deixar de dizer, meu Senhor, conta comigo, não mais calarei. Não mais deixaremos de amar.